Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pretorskich Opowieści. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się serią Dark Souls i tutaj opowiem o jednej z ważniejszych postaci wprowadzonych w rozszerzonej wersji do Dark Souls 2. Mowa tu o Aldi. Przed rozpoczęciem tego materiału zachęcam serdecznie do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz jakiegoś fajnego komentarza pod tym filmem. No to zaczynajmy! Aldia, mędrzec pierwszego grzechu, to tytułowa postać wprowadzona w rozszerzonej wersji Dark Souls 2, gdzie pełni rolę opcjonalnego finałowego bossa. A jego historia jest taka. Aldia był starszym bratem króla Vendrika, któremu pomógł założyć królestwo Dreadlade. Mimo tego, że jego brat był królem, to jemu to nie przeszkadzało, bo wolał się skupić na swoich badaniach. Aldia od zawsze był zainteresowany sekretem życia i wierzył, że nieumarli są kluczem do odkrycia prawdy. Dlatego eksperymentował na nich w swojej posiadłości. Kiedy w królestwie wybuchła klątwa nieumarłych, Aldia początkowo próbował pomóc swojemu bratu, ale wszystko co robili nie przynosiło długotrwałego efektu. Z czasem bracia pokłócili się, ponieważ Aldia miał szacunek do nieumarłych, co doprowadziło do tego, że Vendrix wygnał swojego brata do jego posiadłości i miał tam pozostać na zawsze. Aldia, mimo wygnania, nie zaprzestał swoich badań na nieumarłych w celu poznania sekretu życia. Jednak jego eksperymenty doprowadziły do tego, że wielu ludzi, których zapraszał do swojej posiadłości, na których robił testy, zamieniło się w potwory, które terroryzowały całe królestwo. Na domiar złego, jego badania zamieniły go w stwora, który zamieszkiwał ogniska. Nosiciel klątwy po pokonaniu czterech wielkich istot spotyka Aldię po raz pierwszy w Czarnym Jarze. Tam radzi odnaleźć jego brata Vendrika w krypcie nieumarłych. Aldia podczas gry opowiada protagoniście o naturze klątwy oraz budowie ich świata. Podczas rozmów zadaje nam pytania, na które można odpowiedzieć tak lub nie. W miejscach, gdzie jeszcze go spotykamy, to krypta nieumarłych oraz smocza kaplica. Jeśli podczas rozmów z nim odpowiedzieliśmy na jego pytania tak 3 razy, to po starciu z Nashandrą w komnacie Tronu Pragnień, Aldia wyłoni się z płomieni i zaatakuje protagonistę w celu sprawdzenia, czy jest godny objęcia tronu. Ciekawostką mogę nadmienić, że jeśli wybierzemy zakończenie z odrzuceniem tronu, to Aldia staje się narratorem. Jeśli chodzi o jego wygląd, to Aldia jest wielkim zmutowanym stworem z wielką głową, gdzie w centrum głowy widać czerwoną kulę, która jest jego okiem. Całe jego ciało jest pokryte gałęziami przypominające włosy oraz potrafi wytwarzać płomienie wokół siebie. W walce Aldia korzysta z płomieni, którymi może strzelać, oraz korzysta z gałęzi, które służą mu za macki. Ciekawostką mogę nadmienić, że Aldia jest jedynym bossem w grze, którego po pokonaniu nie otrzymujemy żadnej specjalnej duszy na wymianę. Głosu postaci użyczył David Gent. Dziękuję wszystkim serdecznie za obejrzenie tego materiału. Zachęcam jeszcze do zobaczenia innych moich dzieł na kanale. Dodatkowo zachęcam jeszcze do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz jakiegoś fajnego komentarza pod tym filmem w sprawie następnego materiału. Więc do następnego spotkania w Pretorskich Opowieściach!